Marek Monikowski, Olbrzym w pomarańczowych drewniakach. W ogrodzie po rabatkach szedł ślimak na jednej noce. Od kwiatka szedł do kwiatka, aż spotkał Ninę na drodze. Naprawdę nieduża jest Nina, ale przy wzroście ślimaka dziewczynka była olbrzymia. Albo i dwa razy taka. Nie mogło się zmieścić, bo skąd by mogłoby mu przyjść do głowy, że może istnieć dwunogi olbrzym w drewniakach pomarańczowych. W dodatku, co wcale, a wcale nie zmniejszało ślimaczej trwogi, wielkolud miał kucyk związany wspaniale, a nie jak ślimak, dwa rogi. Już chciał uciekać z nieszczęsnej rabatki, lecz nigdy nie był dobrym sprinterem. Więc cierpliwie wysłuchał znanej rymowanki o rogach ślimaka i pierogach z serem. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.